Marka z tej strony Prosout i witam Was w kolejnym odcinku z Marvel Spider-Man na PlayStation 4. Nadchodzę! I jak ostatnio pamiętacie, dosyć dużo zrobiliśmy sobie, ponieważ zrobiliśmy aż dwa. Sorry. Dwa wyzwania Screwball, jedną Melinę Hammerheada i dużo fabuły przyszliśmy. Nie powiem, że nie. Bierzemy się chyba za ostatnią Melinę? Albo przedostatnią? Nie, to już jest ostatnia. Kurde, teraz jak będę w Melinie Hammerheada, to nie mogę sprawdzić MJ. mapy. No właśnie, dostałem się do jednej z firm Hammerheada. Wygląda na gorzelnię, ale na stówę to przykrywka. Stawiałbym na przemyt, broni albo gustownych gangsterskich kapeluszy. Masz na myśli fedory? To chyba byłoby jeszcze gorsze niż broń. Daj znać, jak coś znajdziesz. Fedory, właśnie. Szef miał doskonały pomysł. Te nowe drukarki bardzo ułatwiają nam życie. He, to łatwiejsze niż zabranie dziecku. Wyciągnijcie mnie! Nie, ale oni dalej nie ogarniają ten... Prześpij się z tym. To nic w porównaniu z tym, co zrobić. I znowu jakiś cudem dostałem, gdy zrobiłem unik. Nie byłem za wcześnie, no ale zrobiłem, nie? Odstawcie drinki i zacznijcie walczyć! Pijecie w pracy? Doniosę o was wszystkich HR-owi Hammerheada! Mam cię! Mam cię, pizzo. Kurde! Co jest? Już nie mam życia. Urządzacie tu imprezy? Zdecydowanie powinniście tu urządzać imprezy! Kurde, myślałem, że się nadzieję. Dobrze mi idzie. Ruszcie tyłki i załatwcie go! Może nie rujnujmy już bardziej naszej gospodarki, co? Peter, rozszyfrowałam trzeci plik od ciebie. Fajnie, ja też tutaj nie próżnuję. Powiem ci, co odkryłam, a ty pracuj dalej. Wydaje się, że kapitan Yuri ma o czym myśleć. Kto nie ma? Prawda. Znalazłam w pliku archiwa policji. Wiesz, że jego ojciec i dziadek byli glinami? Ha! Rodzinna tradycja! Coś takiego. Ojciec Yuri został wyrzucony z policji. Trafił do więzienia za przyjmowanie łapówek. Od Magi. O kurwa. Brał w łapę? Kiedy tylko mógł. Wydaje mi się, że Yuri chce zadośćuczynić za błędy ojca i przy okazji położyć kres działaniom Magi. Grubo! No i w końcu nic wiemy innego, coś o Yuri. Co według mnie powinno być już nawet troszeczkę w fabule. To dość intrygująca sprawa. Ale też fajnie, że Insomniac myśli o DLC, że kupcie DLC, bo naprawdę warto, bo naprawdę czegoś można się dowiedzieć o postaciach występujących w Spider-Manie, naprawdę. No chyba cię coś zesrało.
Jebcie się w pułapki czy coś. Cio. Ostatnia fala. Macie w biurze więcej nielegalnego towaru? Kolega pyta. Kolega pyta, no. Skąd ten kolega Spidey? Lepiej uciekaj. No i znowu, Chcecie mojej głowy, dostaniecie w pizdę. Jak to ma się łączyć? Rozerwę cię na strzępy! Dobra, super. Pewnie teraz nam się poboczniak odblokuje związanymi z melinami Hammerheada. To mi się wydaje. Muszę się dostać do biura, zanim zemdleję. Dobra, tutaj pewnie będzie to biuro, tak? Aha, to się otworzyło, by the way. Muszę się tam dostać. Jak się rozszerzyła to pajęczyna. Brak kasy, brak piwa. Ale są księgi, które potwierdzają fałszerstwa. Skończyłem tutaj. Wysyłam ci ostatni zaszyfrowany plik i... Nie musisz. Już i tak wiem, co na nim znajdę. Tak? Nie tylko Hammerhead potrafi się dostać do niedostępnych plików. Yuri jest ostatnio bardzo metodyczna. Bardzo. Skupia się tylko na tym, żeby zatrzymać Prohibicja. Przestała przestrzegać regulaminu. Nie wygląda to dla niej dobrze. Na szczęście ma ludzi do pomocy. Tak. Słuchaj, Peter. To lepszy materiał niż przykrywki Hammerheada. Muszę to ugryźć. Wiem o tym. Wiem. Dobra. Wiszę ci za te pliki. I mam nadzieję, że twojej przyjaciółce wszystko się ułoży. Dzięki, MJ. Ja też. I mamy tą misję poboczną, czy jednak nie da rady? Tutaj powinna być, by the way. A też przestępstwo moglibyśmy sobie zrobić. Bo łącznie nam zostało 9 przestępstw? Nie, 8. Wyzwanie walki w Central Parku. Boże. No, w zasadzie znajdę sobie jedno przestępstwo i się tepniemy do tego. O. Na posterunek. Potrzebna eskorta. Boże, najnudniejsze przestępstwo w dziejach ludzkości, jakie mogli jak na razie wymyśleć. Po
Po pierwsze, chciałbym, żeby było jasne, że bez problemów mogę prowadzić tę audycję sam i wiem doskonale, jak się pracuje na tym komputerze. Cicho, Jared, zaraz. Wy, słuchacze, powinniście wiedzieć, że postanowiłem... Nie, zaraz! Że podjął... Mogę być na aucie? Ała! Co za skurwysyny. Powinienem pilnować świadka. A co robisz? Nie pilnujesz go? Czy co? Bo tu teraz to troszeczkę nie zrozumiałem, co ten dialog miał nam przekazać, powiedzieć, whatever. Niestety, twoja intuicja cię zawiodła. Oho. Ale to już ciekawe, że nagle tutaj się tak podczas przestępstwa pojawiły. Nie nudzi się wam to ciągłe przegrywanie? Po jakimś czasie mnie by się chyba znudziło. Ale może to tylko ja. Wow. No, Jezus Maria. Dobra. Idziemy do posterunku policji. Okej. Czyli nic się nie stało, nie? Dobra. Idziemy do baru bez nazwy. A potem zrobimy se wyzwanie skradania. Albo najpierw Nie, za daleko. Okej, wyprzedziłem policję. Sprawdźmy, co tu zaszło. Tyle czasu i wyprzedziłeś policję? To jakiś... pogrom. Kto to zrobił? Juri? To nie Juri, proszę was, bez przesady. Ale mi piszczy w uszach. Juri nigdy nie straciła nad sobą kontroli. Ej, a co to? Spider-Bot! Wow! Nie wierzę, że to przetrwałeś, mały. To telefon? Dzwoni Vinny. Halo? Gino, gdzie ty się podziewasz? Policjantka rozniosła nam magazyn na trzeciej. Policjantka? Co? Łata nabę, czy jakoś tak. Wszystko rozwaliła. Zabieram rannych do Mercy General, a potem przygotowujemy się z ekipą na wieczór. Na wieczór... Przypomnij, co się dzisiaj dzieje? Oberwałeś w łeb, czy co? Wielki finał! Wszyscy mają się zjawić! Rusz tyłek! Widzimy się na miejscu! Wielki finał... Zemsta Juri... To jest dalej to samo, a jestem w trakcie misji. Muszę wiedzieć, co. Powinienem znaleźć Vinny'ego. Muszę dotrzeć do Mercy General na czas. Opuszczając posterunek, Juri mówiła, że pokaże, co to jest strach. Ale nie to mnie przeraża, tylko jej mina. Widziałem ją u wielu przestępców, ale nigdy u policjantów. Kurwa, jakby Juri nagle
stała takim dobrym przestępcą, nie? Że ludziom nic nie robi, ale innym przestępcom robi na złość. O. Sprawdzę, kto używał telefonu w ciągu ostatnich 5 minut. Jeśli Vinny wciąż tu jest, powinienem go namierzyć. Chyba. Znajdź sygnał Vinny'ego w szpitalu. Mam jakieś sygnały, ale muszę się zbliżyć, żeby je dopasować. Teraz trzeba wyodrębnić sygnał. Nie, to nie Vinny. Dawaj, Vinny, no dawaj! To nie on. Szukamy dalej. A. Bądź Vinny'im. Nie ten numer, niech to. Tym razem będzie bingo. Ta, na pewno. Niedobrze. No dalej, dalej, na pewno gdzieś tu jest. Czuję się jak szpieg. Okryty największą niesławą. Jeśli to nie on, dawaj, dawaj. Jest! To on! Co? Dziękuję ci, Vinny. Jest Vinny. Lepiej być blisko, ale nie za blisko. Vinny mówił, że Hammerhead szykuje na dziś jakiś finał. Wątpię, żeby chodziło o przedstawienie na Broadwayu czy eksperymentalny performance uliczny. Dalej, Vinny, przydaj się na coś. Mam tylko ciebie. Wsiada do samochodu. Kiepski wybór, Vinny. Wiesz, ile to miejsce było warte? Odkąd Hammerhead porwał Donów, siedzi cicho. To pewnie ma jakiś związek z nimi. Muszę się dowiedzieć, o co chodzi i dorwać Hammerheada przed Yuri. Vinny, nie lubię pouczać innych, ale bez przesady. Chociaż udawaj, że znasz przepisy. On gra w zbijanie pachołków, a tymi jego pachołkami są śmieci. Czyli on, co? Dobra. Tu pewnie Vinny spotyka się z resztą. Podsłucham ich. Może poznam szczegóły dzisiejszego wielkiego finału. Kiedy idziemy na budowę? Później. Ma być nastrojowo. Szef to lubi robić show. Daj znać, jeśli zobaczysz Gina, dobra? Mieliśmy się tu spotkać. Cokolwiek planują, wszystko wydarzy się na budowie. Tylko której? Hammerhead ma ich kilka. Tego się nie spodziewałeś. Co jest? Zaraz. Idziemy dziś na wschód czy na zachód? Na zachód, głąbie! Zlituj się! Tak, sorry. Mam problem z uchem wewnętrznym. Ciągle się gubię. Budowa na zachodzie. Cieplej, ale nie gorąco. Muszę słuchać dalej. Teraz ja tu trochę popilnuję, dziękuję. Gdzie jest Gino? Miał się zająć betonem. Zaczynamy o 21:00. Nie ma czasu na wpadki. Ogarnę betoniarki. Będą gotowe na 21:00. Słowo. Zacznie się o 21:00. Dobrze wiedzieć. Pytanie tylko gdzie?
Ale jestem opanowany dzisiaj, naprawdę. Dzisiaj w jednym odcinku zagrałem w 3 podrozdziały Naka i nie dałem mordy. To jest aż naprawdę no niemożliwe. Żeby nie drzeć przez 3 podrozdziały, kurwa, przy Naku. Ej, co? Jak wasz dostał? Że zleciał? No bo ich pojebało. Tamty przesłuchałem. Znaczy, podsłuchałem. A tu już nikogo nie ma. Pajęczyny, bądźcie ostrożni! Łe, 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 łe. Czyli tutaj mam. Człowieku, przy stacji linii A na 34. G nie jeździ nawet po Manhattanie, co z tobą? Odczep się, jestem z Jersey. A na 34. czaję. Jezu. Plac budowy przy 34. Hudson Yards. Dobra, Hammerhead szykuje coś na Donów dziś w Hudson Yards. Lepiej, żeby ci tutaj nie pojawili się tam jako posiłki. Ej, co jest, kurwa? A pokonaj ludzi Hammerheada, mam zadanie takie. Okej. Dobra, to już wszyscy. Wielki finał ma się odbyć dzisiaj. Dlaczego mam wrażenie, że to się dobrze nie skończy? Okej, czas na show. Chyba stosownie się ubrałem. No nie wiem, wiesz? Dlaczego Hammerhead nie może być normalnym mafiozem? Wiesz, spokojnie zajmować się gospodarką, odpadami, nosić dresy, jeść dużo klopsów i co jakiś czas kantować rząd. Skąd u niego takie wielkie ambicje? Ach, może to przez tę płytkę w głowie. Może. Może mu fale, kurwa, nie dochodzą. Dźwiękowe. Do niego nie dociera. Denerwują mnie znowu te czujki. Muszę działać szybko i po cichu. Wow, nie o to mi chodziło. Znowu. Nie o to mi chodziło. Chciałem, żeby mi, nie wiem, zakleił drona czy coś. Dobra, wiem już. Jak mnie zobaczą, zakładnik zginie. Hej, wiesz, na
teraz mam ochotę na fotobombę! Jakie mam tu zrobić fotobombę? Powie mi ktoś? Bo ja nie wiem w sumie. Czy któryś snajper ma oko na tych... na górze? Muszę działać szybko i po cichu. Słodkich snów. O, ale się mocie! Czy Spider-Man da się złapać? Czy zakładnik przeżyje? Fani umierają z ciekawości! No i jakie mam tu zrobić fotobombę? No ludzie. Szanujmy się. Zagrożenie. Dopiero teraz. No i to jest fotobomba! Dobra. Więc przygotujcie się. Padł jeszcze jeden. O, chyba ta pasta 757. Dzięki za suba. Jaka rastapasta, co ty pierdolisz? Fotobomba? Nie wiem, może ustawię w jakimś normalnym miejscu te fotobomby. Tylko nie chrap. Przepraszam, że ty celowo ominąłeś fotobombę? Naprawdę? Smuteczek. No popłać się, pizdo. Tylko to umiesz najlepiej. Jak je stawiasz w takim arcychujowym miejscu, to już nie moja wina, wiesz? Nawet nie mam imponującego. A ty stawiasz fotobomby w normalnym miejscu? Nie sądzę. Pozostawiasz fotobomby, jak ja mogę zabić tych przeciwników, ale oni zostaną od razu zaalarmowani. O! Dobra. No i to jest fotobomba! Niespodzianka! Jeden padł! Zostało tak wiele! Co tak? O! Jak mogłeś tego nie przewidzieć?
Czekajcie, trzeba zakleić pizdę tym dronom. Tylko gdzie one są? Uparty z ciebie pajączek, co? Przypominajka! Będę wieczorem odpowiadać na pytania, więc przygotujcie się! Dobra, co z tego, że fotobomba jak... O, no proszę! Fotobomba! Lepiej tam leć! Tam znowu? Sparki Malarki 43 pyta. To prawdziwe spluwy? Oglądaj dalej, Sparki, ja się dowiesz! I teraz jest więcej tych fotobomb, o dziwo. Jednak ta akurat jest już trzeci raz i znowu jest w chujowym miejscu. Musisz się położyć. Boże. Dobra. Jeśli się podobało, to szerujcie i opowiadajcie znajomym. Ale powiem tak, imponujący będę miał na pewno. Chyba. Nie no, 8000 coś było. I po sprawie. Jezus, macie. Hipopotam. Spierdalaj. Dobra. Ludzie mają cię wielbić albo nienawidzić, SM. Nie możesz wychodzić na byle jakiego. Dlaczego Hammerhead nie może być normalnym mafiozem? Wiesz, spokojnie zajmować się gospodarką, odpadami, nosić dresy, jeść dużo klocków. Wiesz, że to już mówiłeś? Specjalnie czekałem, żebyś to powiedział, a ty i tak to robisz. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie jedno przestępstwo w Hell's Kitchen i kończymy. Dlaczego Hammerhead nie może być normalnym mafiozem? Wiesz, spokojnie zajmować się gospodarką, odpadami, nosić dresy, jeść dużo klopsów i co jakiś czas kantować żon. Skąd u niego takie wielkie ambicje? Och, może to przez tę płytkę w głowie. By the way, mnie nie wyprzedziła. Czemu to się nazywa ostateczne starcie? Jeśli zmierzy się z Hammerheadem, zrobi coś, czego będzie żałować. Jeżeli się okaże, że Yuri też jest jakimś demonem, jak ten, jak Martin Lee. Okaże się, że to będzie jego córka, czy coś. Wiecie, lepiej by było, gdybyście wysłali mi córkę. Pożar śmieci to wspaniała metafora dla sytuacji, w której się... Hej, Peter. Cześć, Miles. W porządku? Pytasz? No tak, nie zajęliśmy się jeszcze pajęczym zmysłem. Dorzućmy to do następnej lekcji. A, jasne. Nie, nic nie.
Jesteś w szpitalu? Jak to? Co się stało? Czy ktoś cię... Nie, nic z tych rzeczy. Właściwie... Ta, na pewno. Tak jakby skoczyłem z mostu. Sierota. Co takiego? Skoczyłem z mostu. Jak się czujesz? Poczekaj, zaraz po ciebie... Nie, nic mi nie jest. Znaczy, złamałem palec u nogi. Wiesz, że nic z czymś takim nie mogą zrobić? Po prostu życzę ci powodzenia. Miles, nie możesz robić takich rzeczy. Teraz to wiem. Mówię poważnie. Może i masz moce, ale nie jesteś niezniszczalny. Zaufaj mi. Z twoimi mocami... nie wierzę, że to powiem. Wiąże się odpowiedzialność. Tak je musisz traktować. Jasne, przepraszam. Będę się starał. Wiem, że będziesz. I widzimy się w weekend na kolejnej lekcji, okej? Okay? Okej, dzięki, Peter. Zdrówka, dzieciaku. Jak kupię, bo... Ja pierdolę, nie wierzę w to. Dobra, słuchajcie, to było na tyle. Mamy 78%, nie jest to jakoś bardzo dużo, ale zawsze coś. Tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie, czyli do zobaczenia w następnym odcinku z Marvel Spider-Man The City That Never Sleeps Turf Wars na PS4.